Witajcie moi drodzy, przyjechał tu klient na wymianę, widzicie, oleju, nowy sprzęt i filtrów. Oprócz kabinowego, bo kabinowy musimy zobaczyć jaki jest. No nie wiem co z tego pójdzie, na razie w moim stylu chałupniczym. Podniosłem go i zobaczymy co tam na dole w nim piszczy. Czy jest osłona, czy coś, bo tego modelu... O, jest osłona, więc trzeba kręcić osłonę, żeby się do miski dostać. Więc co? Widzimy się przy oleju. Dobra moi drodzy, tu jest Micha. Micha jest albo chyba stalowa nawet. To jest mądrze, albo rdza ją bierze, to jest stalówka. Czyli to jest plus, ale jest dość sucho, muszę przyznać. W miarę, tam trochę rudal go żre. No. Wiecie co, to jest żona auto, jak ona zobaczy to teraz. To będzie mi kazała to wymieniać. Dobra, nie mówimy o tym. Miska jest ok. No i to najważniejsze, tu odkręcam. Podejrzewałem 19, ale będzie za mała, albo 24, no 24 albo 22. Co tu mamy? Sprężareczka od klimy, ale na Forda sucho, no bardziej suchy niż Citroen. Standardowa procedura, zaraz muszę sobie poczytać ile tego oleju wyleci. I do przodu coś tu jeszcze zawsze na tym waliło. To jest ok. Dobra, i drugi jeszcze drążek sprawdzę, zobaczę co tam słychać. Dobra moi drodzy, kolejny krok to tak, śruba tamta poszła fajnie. Lekko też zasilenie też nie wolno dokręcać, więc bardzo dobrze. Filtr powietrza ulatuje, wychodzi stąd i będziemy wrzucali, wyjmowali filtr oleju, który jest tam w głębi. Nie zobaczycie, no ale na razie to kręcę. Dobra moi drodzy, mamy pierwszy sukces. Filtr powietrza zgadza się z filtrem powietrza w samochodzie. Tak to tu wygląda. I tu musimy się do tego gada dostać. Widzicie czy nie widzicie? Może podświetlę wam. Guzik, nie podświetlę. I jak widzimy na załączonym obrazku, nowsze samochody rocznikowo po 2010 roku już mają tyle pierdolników naładowane koło siebie, żeby dostać się do tego oto filtra. Musiałem zdjąć całą obudowę filtra powietrza. Opaskę do turbo musiałem zdjąć. I tu jest taki element do... Bodajże to idzie do sprężarki. Nie, do silnika, coś tam, jakieś rureczki. Nie wiem, nie wypowiadam się. Jakiś sterownik pewnie czegoś. Więc no, jest jak jest, a dalej powinno już być lepiej. W tą stronę, dobra. Dobra moi drodzy, klientka tu protestuje, bo przyszedł filtr. Miał być do Forda, a jest Mazda. Ale z dwojga złego to pasuje, bo on jest tutaj. Jest nieco wyższy, ale to są milimetry dosłownie, jak nie chcę go kłaść, bo on jest czysty. Ale kurde. Musicie mi uwierzyć na słowo. No dosłownie tam jest jeden milimetr, może dwa. Wcisnę go, tu na obudowę pasuje to najważniejsze. Oczywiście olejku dostanie. Wpada do środka. Ale najpierw chyba wyrzucimy cały olej z dołu. Zobaczymy co tam spadnie. No i oczywiście wymieniam tutaj tą uszczelkę, ten o-ring, jak tam chcecie, z gumy bodali w zestawie. Mam nadzieję, że jest dobry. Bo jak trzeba, to trzeba. Wiecie, teściu będzie sprawdzał. Dobra, pewnie moi drodzy, chcecie zobaczyć czy są opiłki. Są tu dętka? Nie, tu miedziana podkładka jest. Dobra. Może znajdę coś to. Zobaczymy, to jest w porządku. Nie ma żadnych. Choć nie wiem czy to ściąga, jak jest metalowa miska. No i co, tu mamy olej. Ciepły, fajny, czarny. Co tu więcej zrobi mówić, no. Robił swoje. Dobra moi drodzy, byle gówna nie lejemy, żeby nie było. Konkret. I co, jakbyście chcieli wiedzieć, ale pewnie to wiecie. Filtr olejem objeżdżamy, żeby złapał trochę już, żeby na sucho nie pracował. Co, wkręcamy filtr, wkręcamy na dole koreczek. Tak go tutaj zaszprejowałem, żeby trzymał, mam nadzieję. Tam jeszcze obczyszczę na dole miski. No i co, wszystko do kupy skręcam. Filtr powietrza jest, jeszcze kabinowy zobaczymy, ale
to muszę zobaczyć wymiar, żeby grało, bo ten akurat zgadza się. No i tyle w tym wszystkim. Dobra, moi drodzy, to jest taka jeszcze rzeźba. Proszę mi wytłumaczcie, po co to jest? To jest od turbo dolot jakiś. Ale widać, że tu się coś przepala. Dajcie znać, czy tą gumę się wymienia, co się robi, bo tu będzie ciężko. Tu opaskę przykręciłem tak, jak się należy, bo była trochę inaczej. To trzyma. No i co, składam filtr. Olej już zalany, dochodzi do poziomu. Następny. I zamykamy temat. Ciekawostka na koniec. Dam linka do pana, bo on mi powiedział, żeby ogarnąć filtr kabinowy, to musicie ten boczek zdjąć. To jest dosłownie na takim jednym, jakby to powiedzieć, kołeczku. No i tu macie filtr kabinowy. Ja go wytrzepę, zmierzę go. No i przy następnej po prostu zamówię go na wymiar, bo były różne standardowo, żeby to się spasowało, i podlinkuję. No i to byłoby na tyle z wymianą. Wchodzi ponad 4 litry. Jeszcze będę dolewał, bo raczej tak przy maksie będę się skupiał. Cieknąć nie cieknie na dole, osłonę montuję i co? Chyba będę pomału zamykał, ale dzień się jeszcze nie kończy dla mnie. Nagram sobie, bo kurde, nie będę pamiętał. 23,5. 18,5. A grubość ile? No, taka 20 około. Dobra,